Cześć, to znowu ja, Rafał. Witajcie na kanale Na Motocyklu. Gore-Tex to membrana, która jest najlepsza, jeżeli chodzi o wodoodporność, oddychalność i wiatroszczelność. W odzieży motocyklowej może występować jako laminat, ale na takie słoneczne dni laminat niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. Mam pewną alternatywę dla tych, którzy chcą mieć odzież z membraną Gore-Tex, ale wykorzystywać ją komfortowo również w takie ciepłe dni. Na sobie mam Offlane odróbki i o tym dwuwarstwowym modelu w dzisiejszym materiale, na który serdecznie zapraszam. Mówiąc o modelu Offlane, musimy wspomnieć o materiałach, z których został ten komplet wykonany, a będziemy mówić o materiałach z najwyższej półki, zresztą nie powinno to dziwić, mamy do czynienia z produktem marki Rukka. Głównym materiałem, z którego została wykonana ta odzież, to materiał Cordura 500. Materiał, który jest lekki, odporny na ścieranie, ale co istotne, przepuszcza powietrze, co jest tak ważne w takie ciepłe dni. Materiał Cordura 500 został uzupełniony o dodatkowe wstawki w miejscach najbardziej narażonych na przetarcia, na barkach, na łokciach, na kolanach i oczywiście na siedzisku. Cordura 500 jednak to dość sztywny materiał, więc dla lepszego dopasowania tej odzieży do sylwetki Rukka wykorzystała tutaj panele elastyczne. Te panele znajdziemy na rękawach kurtki od wewnętrznej strony oraz na łopatkach, natomiast w spodniach nad kolanem i w kroku. Cordura to nie jedyny ciekawy materiał wykorzystany oczywiście w tym komplecie, bo mamy tutaj Gore-Tex, o którym wspomniałem wcześniej i Gore-Tex został tutaj wykorzystany jako niezależna podpinka, która daje wodoodporność, wiatroszczelność i oddychalność. Gore-Tex i Cordura to nie wszystko. Jest jeszcze tutaj Outlast. Podpinka Gore-Texowa została podszyta Outlastem, a Outlast to materiał, który jest odpowiedzialny za termoregulację. Posiada mikrokapsułki, które są w stanie pochłonąć ciepło i oddać to ciepło, kiedy organizm tego potrzebuje. To jest technologia, która została zaprojektowana dla astronautów, dla NASA i Rukka z kosmosu przeniosła tę technologię do odzieży motocyklowej.
Myślę, że w tym komplecie motocykliści docenią wentylację. Ilość zamków wentylacyjnych naprawdę robi wrażenie. Mamy dwa zamki wentylacyjne na obojczykach, dwa zamki wentylacyjne na klatce piersiowej. Pod klatką piersiową również są dwa zamki wentylacyjne. Zamki znajdziemy również pod pachą i z boku praktycznie na całej długości. Z tyłu na plecach wylot ciepłego powietrza. Także wentylacja jest tutaj naprawdę wydajna. Offline to odzież turystyczna, więc znajdziemy tutaj sporo kieszeni. W kurtce z przodu mamy dwie kieszenie typu cargo, a za zamkami wentylacyjnymi na klatce piersiowej mamy ukryte dodatkowe dwie zewnętrzne kieszenie. Od wewnątrz, z przodu, znajdziemy dwie kieszenie, które są z przeznaczeniem na akcesoryjny protektor klatki piersiowej, ale jeżeli go nie założymy, to możemy wykorzystać tę przestrzeń. Z tyłu na plecach znajdziemy kieszeń z łatwym dostępem z prawej strony. W spodniach dwie kieszenie typu cargo na udach i jedna kieszeń, która jest przy pasie po prawej stronie. Jeżeli chodzi o wodoodporność, bo pewnie Was to interesuje, to mamy tutaj dwie kieszenie wodoodporne. Prawa kieszeń cargo w kurtce i prawa kieszeń cargo w spodniach. Ten dwuwarstwowy komplet odzieży możemy dobrze dopasować do sylwetki. Znajdziemy sporo regulacji w kurtce. Mamy regulacje na rękawach, napy i rzep. Mamy regulacje w pasie i w biodrach. Natomiast spodnie mają trochę tej regulacji mniej, bo mają tylko regulację w pasie i w dolnej części nogawki. Rukka klasycznie skorzystała z protektorów D3O. Na plecach znajdziemy protektor All Back, który jest na pierwszym poziomie bezpieczeństwa i nie posiada zbyt dużo otworów wentylacyjnych. Natomiast na barkach, na łokciach, na biodrach i na kolanach znajdziemy już protektory D3O, które są na drugim poziomie bezpieczeństwa i są w wersji XTR, czyli są ażurowe i pozwalają na lepszy przepływ powietrza. Z małych rzeczy, które na pewno ucieszą motocyklistów, to należy wspomnieć o tym, że w kołnierzu ukryty jest dodatkowy kołnierz goreteksowy, który możemy wyciągnąć i wykorzystać w chłodniejsze dni jako ochronę przed wiatrem i chłodem. Dla kogo jest model offline? No zdecydowanie dla tych motocyklistów, którzy chcą mieć odzież motocyklową z membraną Gore-Tex, ale chcą komfortowo z niej korzystać w ciepłe, słoneczne dni. To jest odzież dla tych, którzy zdają sobie sprawę z tego, że warstwa wierzchnia w deszczu może z czasem nasiąknąć i kurtka stanie się ciężka i chłodna. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to myślę, że offline świetnie sprawdzi się jako komfortowy, uniwersalny komplet turystyczny. Jak Wam się podoba? Piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał i oczywiście zapraszam na kolejny materiał. Cześć!